Ale wyszłyśmy, postawiłyśmy się, nie byłyśmy faworytem grupy, ale pokazałyśmy, kto tu jest mocny. Dzięki i gdzie gramy. Dobrym przygotowaniem ze strony trenerów. Grałyśmy u siebie. Dokładnie, musiałyśmy pokazać, co tu jest. No nie był takimś, nie wiem, super rywalem, ale też nie było tak łatwo. Co dobrze, też nam dobrze grałyśmy, ale wiem, że potrafimy o wiele lepiej i z Norwegią pokazałyśmy to. Każda się spięła, wiedziała, co walczymy i była jazda. Uwierzyła w to wszystko. No dokładnie, mecz z naszej strony i ze strony Norweszek wyglądał bardzo dobrze. Wiedziałyśmy, o co walczymy tak naprawdę. Dokładnie. Wyszłyśmy, a one już się nas przestraszyły. Znaczy one wyszły na ten mecz bardzo pewnie, to było widać już w szatni, jak wychodziły i na mecz. Takie pewne były, to już nie będą pewne. Wyszliśmy na boisko, wagały do swoje i wygrałyśmy. No i wszyscy kibice Górnika widzieli później po meczu ten wybuch radości w szatni, nie? My na pewno mega to było. Na pewno się cieszyłyśmy. Taka euforia. Ten rywal był w 1/8 finałów teraz. Jak o tym myślę, to już mi ciarki przychodzą, serio. Takie emocje takie były, kurde. Nie do opisania uczucie, naprawdę po meczu. I co, Kamień taki trochę stary to spadł, że już jest dobrze, nie? Po meczu no to już jest 6 punktów, 2 zwycięstwa. Znaczy no tak, wiadomo, ale walczyłyśmy dalej, chciałyśmy te 9 punktów zdobyć, bo no z tego co wiemy to jeszcze U19 nigdy nie miało 9 punktów, także chciałyśmy to zrobić. No i teraz takie nastroje przed losowaniem, bo losowanie teraz chyba w listopadzie ma być, nie? Tak, bo tam jeszcze ja już się nie mogę doczekać i już chcę wiedzieć, z kim będziemy grać. Chcemy się przygotowywać. Grupy, kto, gdzie i jak. A wiadomo w ogóle jest już, czy tam są już gospodarze tych turniejów eliminacyjnych? Nie, ma jeszcze nic. Też będzie tam losowanie. To na losowaniu wszystko wychodzi. A może być tak, że jeszcze nam się trafi raz? Tak, może być. Najbardziej. Jak się uda, to super będzie. Teraz my jesteśmy gotowi na wszystkich. Dokładnie, teraz ze wszystkimi wygramy. Nikogo się nie boimy. Nie boimy się nikogo. Jedziemy. Z takim trenerem to możemy wszystko. Z taką ekipą. Czyli na Mistrzostwa Europy i dojedzie drużyny? 8. I gospodarz i 7 drużyn. A kto jest gospodarzem? Irlandia Północna. I tam właśnie dojedziemy na finały i jeszcze zagramy z Irlandią w finale. Nie no. To najpierw jedzie. Pojedźcie na finale. Pojedziemy, mamy mocną ekipę. No ale myślicie, że to, że może wam się udać powtórzyć dobry wynik 17? No oj, myślę, że lepiej chyba będzie. Nie lepiej się nie da. Da się. Nie no, myślę, mamy na to bardzo... No mamy zespół, mam to na to, nie wiem. Jesteśmy bardzo dobrze zgraną drużyną i coraz lepiej, to z każdym zgrupowaniem jest coraz lepiej. Mamy trenera, który jest bardzo dobry. Trenerów, którzy naprawdę dają duży wkład. Fizjoterapeutów, którzy się nami zajmują cały czas. Trenerzy bardzo dużo w to wkładają. No, fizjoterapeuci. Też dużo dają, bardzo dużo. I zaangażowanie. Pomagamy sobie nawzajem, ogólnie. A jak zareagowałyście na przesunięcie Dominiki z powrotem do... No super, cieszymy się. Fajnie, cieszymy się właśnie, no, że nie taka osoba... Nie wszystko jak to nie? Cieszymy się, że taka osoba mogła nam pomóc. Pomaga nam, bo ona bardzo dużo robi u nas roboty. No bardzo mega doświadczona jest. Jest właśnie doświadczona, dojrzała zawodniczka. Tym bardziej, że jest kapitanem naszym. Jest najlepsza. Jest najlepsza. Wszystkie jesteśmy najlepsze. Gessie. Dobra, sorry. Ma duży. Ogromny. Ma duży, jak będzie oglądać, to pozdrawiam cię, Dominiczko. Grobek. Buziaczki. Lowki, kiski. Jest pewna siebie, jest taka, czego nam jeszcze brakuje. No, takie coś. Nie no, Kasandra, ty też do przodu poszłaś na pewno pod względem pewności. No ale ona jest taka, no inaczej. Ona jest taka naprawdę mega pewna. Że nas pociągnie, jasne. Naprawdę. Że jeżeli ona to ma, ona no... No, takiej osoby też nam brakowało. Buduje nas tak, bardzo no. Tak, Kasandra Parczewska jest zawsze zastępcą, która też nas bardzo buduje. Bardzo buduje. Komotywuje, przychodzi, wspiera mnie bardzo. Tak, rozmawia z nami. Rozmawia ze mną codziennie, rano, wieczorem, po południu. Mogę zawsze na nią liczyć. Ja też. Może no, nie zawsze, ale często. To jest ważna sprawa, trzeba się wspierać wieczorem. No właśnie, a tym bardziej, że to moja koleżanka z drużyny. To już w ogóle. Rodzina. No a jakiś taki jest jakiś przeciwnik, którego byście chciały uniknąć, albo z którym byście chciały zagrać? Nie, ja nie. Sobie się nie. My się nie, nikogo nie boimy, wyjdziemy pewne i wszystkich zjedziemy. Nie no, za pewnym też nie można być. Ale nie no. Po prostu mamy taki ja zespół, a nie inny. Mamy bardzo mocno. Chciałabym grać. Ty Kasandra? Ja?
ja mogę powiedzieć. Po prostu jesteśmy jedną wielką ekipą. Jesteśmy tak zżyte ze sobą, że jedno za drugą skoczy w ogień, naprawdę. Nie ma takiego przeciwnika, którego naprawdę byśmy nie były w stanie pokonać. Od dawna nie podobało, że na przykład zabierali zawodniczki, a teraz jest właśnie bardzo dobrze zrobione, że wszystkie 9-8 i 9-9 są w jednej kadrze i wiadomo, że jedna lepsza jak pójdzie, to już dla tej młodszej kadry jest taka strata. Pokonał się tego dużo jak Norwegia, ale on też podchodzi do tego spokojnie, nie wiem. Ze spokojem podchodzi do tego. Nie leży na laurach, tylko po prostu robi swoją robotę i idzie dalej z nami. Ale my się was komponować? Tak samo my. Nie, my tak samo wygrałyśmy fajnie wszystko, ale potem ale wygrałyśmy kolejny mecz i skupiałyśmy się już na kolejnym meczu, a to, że wygrałyśmy, to się bardzo z tego cieszymy. Ale to już było, idziemy dalej. Chcecie więcej po prostu. Zdecydowanie.